Sezon 2023, można powiedzieć, rozpoczęliśmy na dzień dobry z wpadką mocną. Z tego względu, że no, pierwszy lot był z bardzo mocnym wiatrem. Prędkość chyba 1800 tam byliśmy na pierwszym locie. No, gołębie były przyszykowane bardzo mocno do sezonu, także chcieliśmy mocno tutaj uderzyć od razu od pierwszego lotu. No i to można powiedzieć, że to się nie udało z tego względu, że z 50 zgubiłem, można powiedzieć, 20 parę tych gołębi. Później gdzieś to tam dochodziło, ale to już wiadomo, jak to wygląda, jak te gołębie gdzieś przycisną i po dwóch czy tam tygodniu wracają. No ale w tym roku, tak jak mówię, no, te roczniaki w tym roku naprawdę zrobiły robotę, gdyż ten wynik podciągły mocno do kategorii A. Jeśli chodzi o te gołębie starsze niż roczne, no to tam było tylko kilka tych gołębi w zasadzie. Aczkolwiek też wszystko, mówię, no, z bardzo dobrych gołębi tutaj. Czyli ogólnie rodzeństwo mojego drugiego asa Polski, tego 4222. Te dwa samce, no to naprawdę robiły w tym roku super robotę. 260 jest liczony, jest w drużynie, ale ten 16 no to ciągnął tam i oprócz tego jeszcze wnuki z białej kapitalnie się pokazały. No i co, no nie pamiętam teraz dokładnie, ale tam do 5 czy 7 lotu to w miarę szło, tam ja cały czas zaznaczam, na jakieś mistrzostwa oddziału nie lecę, ale się tam prowadziło w oddziale. Po 5 locie, znaczy końcem maja, troszeczkę sfolgowałem z gołębiami ze względu na zdrowie. No i można powiedzieć, tak już się trochę to olało ten sezon, gdyż priorytety były inne. I tak naprawdę, jeśli chodzi o ten lot, jak patrząc pod kątem tej mojej korony kategorii A, gdzie chcieliśmy tam coś wylatać, no ten wynik był tam 60 z hakiem, już nie pamiętam teraz ile dokładnie. Także szkoda było tego lotu, że żona mnie trochę zmotywowała, mówi, weź tam idź z tymi gołębiami coś rób, bo mówię, może jeszcze coś tam poprawisz i tak dalej. Także można powiedzieć, że te półtora tygodnia przed tym ostatnim lotem do kategorii A, to tam troszeczkę pracy jeszcze się włożyło, też nie w całe stado, tylko w parę gołębi. No i się udało w sumie, no bo 5 tych gołąbków fajnie siadło na tym ostatnim locie, na tej 300, tej rejonowej 300, prawie 400. Ciepło, fajny lot, taki jak lubię, żeby było właśnie bezwiecznie, ciepełko, także no i pokazały się te gołębie właśnie, co miały się pokazać. Tam w sumie też zgubiłem na tym locie bardzo fajnego gołębia. No i co, no ale suma summarum, udało się poprawić tą kategorię na bardzo fajny wynik, te 36-60. Myślę, że jak na ten ciężki sezon, bo wszyscy dobrze wiemy, że w tym sezonie nie było łatwo. Wielu moich kolegów hodowców, którzy tutaj do mnie dzwonili w sezonie, to można powiedzieć, że już tam w połowie sezonu to już kończyli loty. Duże straty w całej Polsce. U nas też tutaj w oddziale chłopaki trochę płaczą, że tak powiem, na temat tych strat. No ale to co zrobić, no taki sezon. No. Z jednej strony jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, bo patrząc na pryzmat tego wyniku, że się ugrało ten fajny wynik w kategorii A. No ale zarazem szkoda tego, bo patrząc na to, jak gołębie z początku leciały, można by było to po prostu zadbać o nie do końca i poświęcić więcej pracy, jeśli można by było. No i na pewno ten wynik by był dużo lepszy. Także ogólnie pozytywnie, jeśli chodzi o gołąbki, bardzo fajny sezon, także tak to wygląda pokrótce.
teraz wejdziemy do ogólnika rozpodowego, do tutaj do mojej Mekki, gdzie spędzam większość czasu, jeśli chodzi o gołębie, także zapraszam serdecznie. Tutaj znajduje się takie pomieszczenie socjalne, gdzieś tam, mówię, większość hodowców widziała, to znajdują się tu jakieś część moich trofeów. No i tyle, no to. Czyli pomieszczenie tak naprawdę, gdzie i można ugościć gości, ale jednocześnie no, jakby spełnia funkcję. Nie, no piwko się tu z sąsiadami zrobiło, jak to się mówi. Nie? Dokładnie. Ale spełnia też tą funkcję na pewno tą przygotowawczą, bo pewnie tutaj są suplementy, tu są wszystkie dodatki. No, część suplementów jest tutaj, karmę mam z drugiej strony, bo tam jest pomieszczenie takie, gdzie mam karmę i suplementy. Aczkolwiek jest tu też lodówka jedna. No i tyle, no jakieś tu notatki robię swoje, wiesz, patrzę na jakieś tam wyniki gołębi w międzyczasie, w tygodniu i tak dalej, także no tak, spędzam tu troszeczkę wieczorów. Okej, okay, to idziemy już do przedziałów, gdzie są... No to przedziały, tak jak już wcześniej wspominałem, no to tutaj gołębnik jest podzielony na tak jakby cztery przedziały. Bo z jednej strony są dwa i z drugiej strony dwa. Już to kiedyś mówiłem na którymś z filmików, że jest to tak zrobione, że tak został zaprojektowany ten gołębnik przeze mnie, żeby po prostu mieć tą możliwość przeparowywania gołębi w sezonie, nie? Czyli ja robię takie cztery przeparowywania, czyli jak tutaj mamy jedne samice i samce i tu z drugiej strony to samo, no to jest mi bardzo łatwo po prostu zabrać samicę stąd i rzucić tutaj i to samo z drugiej strony i tak naprawdę w jednym sezonie lęgów można zrobić 4 lata, że tak powiem, nie? Można więcej, jak ktoś by chciał jeszcze raz przerzucać, ale ja mniej więcej robię tutaj takie cztery przeparowania, czyli ta strona na tą i odwrotnie i to samo z drugiej strony, także są jakieś tam pojedyncze pary, że się przerzuca też stamtąd tu i... Skąd pomysł u ciebie, żeby zrobić właśnie taki gołębnik? Czy pomysł był stworzony przez ciebie, czy pomysł był pociągnięty z hodowli zachodniej? Nie, po prostu, wiesz co, sam sobie to tak wymyśliłem. W sumie z tego względu, że wiesz... Chciałem zabazować na w sumie trzech czy czterech gołębiach, nie? I tak chciałem to sobie zrobić, żeby po prostu tu siedziała rodzina mojego 29-29, czyli tego Prince Bolta, piątego asa Polski. No i tak tu jest, że tu jest on i jego synowie. Z drugiej strony są gołębie od Jana, czyli Lewandowski, Emerald Green i ich rodzeństwo i dzieci. Lewandowski, czyli go twój na chwilę obecną najbardziej popularny. Utożsamia się bardzo na pewno z nim, bo każdy jak mówi szkolny, to mówi Lewandowski. No może, nie wiem, no, jakby nie było, jest pierwszym asem Polski, ale no też mówię, z drugiej strony mam za się rodzinę New Electro, czyli drugiego asa Polski, nie? I też tam są jego bracia, dzieci i tak dalej, nie? Także tak to wygląda, nie? No a naprzeciwko tam jest rodzina w cudzysłowie mojej, tego białego złota, czyli zaś jej dzieci też, notabene też to rodzeństwo jest do 4222, czyli drugiego asa Polski. No i część takich typowo sprinterskich gołębi, czyli te gołębie z Beskitla i z Dirka van de Bucke, nie? I plus te odrobi jego Wimsa z tych szpaków, nie? No i tak to mniej więcej wygląda, nie? Poza gołębiami, z punktu technicznego, jakbyś mógł powiedzieć coś o tym gołębniku, bo gołębnik jest zrobiony, tak to powiedziałeś, na dwie strony, tak? Po środku jest korytarz, jest korytarz, są drzwi, że na, wiesz, otwieram te drzwi, jak jest teraz, są te upały, żeby tu było dużo świeżego powietrza. Tam z jednej strony, tutaj, no nie wszystkie gołębie mają te, jak to się mówi, woliery. Gdyż była planowana tam woliera z tamtej strony, ale już tego nie robiłem. No co mam powiedzieć, wszystko jest na Hermesie. Podłoga też jest ruszt, raz w tygodniu jest sprzątana podłoga, tutaj mam co sobotę przyjeżdża do mnie taki chłopak, który mi tu pomaga przy gołębiach, w sensie tego grubszego sprzątania, no i tutaj podnoszone są te ruszta i sprząta. No to wiadomo, to korytarz to tak jest, żeby po prostu stanąć, że staniesz i widzisz wszystko, o to mi chodziło głównie, nie? Że jak stanąłeś przed tymi gołębiami, no to widziałeś, co się dzieje, kto gdzie siedzi, czy coś się tam złego nie dzieje i ogólnie masz jakiś pogląd większy na stado, że tak powiem. Czy plus tego gołębnika jest chyba jeden, który ja widzę ze swojej strony, to wentylacja, bo tu nie czuć gołębi. No wentylacja, światła dużo jest, bo są bardzo duże świetliki w dachu. Dla mnie, moim zdaniem, dużym plusem jest to, że po prostu wszystko widzisz, nie? Obracasz się w lewo, widzisz, co się dzieje, kto siedzi, gdzie siedzi. Ułatwia to bardzo dużo pracę w rozpłodzie, gdzie ja naprawdę tego czasu w rozpłodzie spędzam więcej, ja bym powiedział, jak na lotowym, nie? Bo to wiadomo, na lotowym, jak gołębie się tam w sezonie potrzebują jak najwięcej spokoju, to tam się za bardzo nie chodzi, jedynie oblot i tyle, czy jakaś wywózka.
No a tutaj się siedzi, nie? Praktycznie cały czas, nie? Tu się wertuje, ogląda, przymierza, park samca do samicy i tak dalej. Także wiesz, ja tu głównie to ja tu spędzam moim zdaniem chyba 90% czasu, jeśli chodzi o gołębie, nie? Także to miejsce też musiało być takie, żeby po prostu się tu przyjemnie siedziało, nie? I wykonywało to, co się wykonuje, no. Także jak ja to mówię, to jest serce hodowcy i serce gołębnika, czy jak to tam określić, nie? Bo to mówię, no tu się wszystko zaczyna, nie? Tu stąd się wywodzą przyszli mistrzowie dystansów, przyszłe gwiazdy i tak dalej, nie? Także tutaj naprawdę czasu jest poświęcone bardzo dużo, nie? Tutaj jest moja super samiczka, naprawdę to jest petarda. W tym roku jako numer 6 w drużynie do kategorii A, ale tak naprawdę trzeci rok z rzędu jest u mnie liczona do kategorii A w drużynie. Także myślę, że w tym roku już chyba zasłużyła na to, żeby trafić do rozpłodu albo żeby jakiegoś młodzika w ogóle z niej wyciągnąć. Że nigdy ani jednego młodego z niej nie mam. Ona po prostu cały czas tu była na lotowym, a ja mówię, ja z lotowych gołębi nie wychowuję młodych. Ani po lotach, ani przed lotami, także naprawdę teraz chyba zasłużyła. No jest kapitalnym gołębiem. Wywodzi się ona z gołębi z Beskitla, czyli z córki Beskitla, którą tutaj miałem i sprzedana została do Herbotsa. Razy Golden Kittel 2, bo ten mój sam jest super rozpłodowiec. A że widzicie, samica, jaki ona ma balans. No przepiękna samica. Myślę, że ona naprawdę by polepszyła jeszcze bardziej tą kategorię, bo przez moje gapiostwo tak naprawdę nie została wysłana na ostatni lot. A lot wcześniej, który też pauzowała, bo była z jajkiem. Także no jest masakra, nie? Ale mimo to numer 6 u mnie na gołębniku i mówię, no 3 lata z rzędu, tylko takich gołębi mieć na gołębniku. 3 lata z rzędu w drużynie liczona do A. I to nie na jakieś byle jakie wyniki, tylko mówię na czołowe wyniki w Polsce w kategorii A. No i tyle, no co mogę powiedzieć, no kapitalny ptaszek. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Nie załapał się on do pierwszej szóstki w drużynie, ale myślę, że też warto o nim tutaj powiedzieć, gdyż na pewno przyczynił się do tego, że tutaj gołąbki ciągły do domu, bo on też ciągnął ładnie tutaj niektóre grupki. No i też jest bezpośrednim synem mojego białego złota. Natomiast ojcem jego jest oryginał od Hardy Krugera, syn Black Pearl. Także bardzo fajny gołąb z 20 roku. 55-16, moja 16 na niego mówię. I też on lubi właśnie takie wymagające loty, on potrafi pociągnąć. Czyli taka 300, 300 plus, prawie 400. Bez wiatru, ciepło, także to on pociągnie. No i myślę, że na 500 też spokojnie by sobie dał radę. Aczkolwiek, jak już wspomniałem, mi jest szkoda po prostu tych gołębi dawać na takie loty, ryzykować. Gdyż są to naprawdę, o, wariat nie usiedzi w łapie. Są to kapitalne gołębie. A wiadomo, ten sezon nie był zbyt życzliwy, jeśli chodzi o pogody i te powroty gołębi. Różne niespodzianki się działy. Także szkoda było ryzykować. Piękne oko. Naprawdę kapitalny gołąb. On też tutaj w tej grupce mi usiadł. Tych gołąbków, które poprawiły mi tę kategorię na koniec. Także tam nie pamiętam już, który on tam był bity, ale ta piątka siadła praktycznie jeden za drugim. No naprawdę wspaniały gołąb. Piękne skrzydło. Takie typowe tych gołębi z Werkamena, znaczy z Werkamena, z Woltersa, ja bym powiedział. Cały czas się śmieję, że to nie są Werkameny, tylko Woltersy. Wspaniały gołąbek. Podobne ma skrzydło do mojego drugiego asa Polski, tego 4222 New Electro. Wiadomo, są to półbracia po tej samej matce. No i to skrzydło jest bardzo podobne. Takie piękne, opadające skrzydło. No, lubię takie skrzydła u gołębi, wiesz, to właśnie nie tylko szybkość, ale też wytrzymałość, także one pociągną naprawdę w mocniejszych warunkach, także no, na tyle czasu, co w tym sezonie mogłem im poświęcić, to naprawdę kapitalną robotę zrobiły te gołębie. Tutaj jest mój drugi gołąbek z drużyny do kategorii A, jest to roczny ptak.
No, kapitalny gołąb. On już w tamtym roku na młode plasował się 3 razy w pierwszej dziesiątce. No, ale tutaj rodzina przednia. Ojcem tego gołąbka jest mój drugi lotnik polski 4222 New Electro. A matką jest najlepsza lotniczka Holandii, jako młody gołąb w 2017 roku, oryginalna samica od Jana van de Pasza, Emerald Green. Taka ciekawostka, jednego tylko gołębia z tej pary dałem w ogóle na lotowy i jaki to jest gołąb, nie? Także myślę, że on ma szansę też na jakieś tam wysokie lokaty, jeśli chodzi o lotniki. Musiał mi to policzyć, bo nawet nie liczyłem tego jeszcze, ale on w tym roku sadził niesamowicie, jako ten roczniak. Ale mówię, razem z tymi konkursami z młodych, to podejrzewam, że tam dychę ma uzbieraną tych konkursów, nie? Ale naprawdę gołąb niesamowity. Nie? Także 4222, drugi jazd Polski, razy najlepsza lotniczka Holandii, Emerald Green i od razu szczał, pierwszy młody, ogólnie pierwszy młody wychowany z tej pary, który poszedł na lotowy, no już jest, można powiedzieć, fenomenem. Kapitalnego, trochę oko ma podobne do ojca, bo matka na glazerku, ale on niesamowity ptak. Jego numer 4888. Też taki numer mu dałem, mówię, że może będzie po 4222 jakiś ten, no i jest, no. Także naprawdę świetny go. No i mówi się, że niby zaciemniane gołębie roczne giną i tak dalej. No nie wiem, u mnie to nie, jakoś się nie sprawdza, nie giną mi. Nie? Jeszcze można powiedzieć, że jeżeli pokazują coś jako młode, tak jak ten, no naprawdę super się pokazał, no to w 99,9% to się sprawdza jako na dorosłe. Po prostu jak jest gołąb, to jest gołąb, bo i tyle, nie? Także naprawdę. Świetny gołąb, jestem z niego naprawdę dumny. Tutaj mamy kolejnego gołąbka z drużyny do kategorii A w tym roku. Jest to przepiękny samczyk o pięknej barwie. Taki niebieski, mazany, pstry. Matką tego gołąbka jest moja najlepsza rozpodowa samica, czyli białe złoto. A ojcem jego jest mój 5 jazd Polski, mój 29-29, czyli taka krzyżówka. A 5 jazd Polski razy najlepsza rozpłodowa samica. No on to jest naprawdę kapitalny gołąbek. Też się fajnie w tym roku pokazał. Widzę, że ruszył. One tak mają właśnie te z tej mojej córki Elektro, że jako dwulatki już się fajnie pokazują. Niekoniecznie na mutka od razu, aczkolwiek tutaj mówię, w tym ten wnuk i ten 488 już jako młody super leciał. Piękne skrzydełko. No i tak jak mówię, no tutaj one właśnie te dzieci, bezpośrednie dzieci z mojej tego białego złota, no to na tym ostatnim locie do kategorii A, no to pięknie to poprawiły, bo siadło dwóch właśnie jej synów, czyli on też, on był tam i 16, którego też będziemy prezentować. Także no kapitalny gołębie, nie? Nie chciałem ich dawać gdzieś tam dalej na te 500 i tak dalej, po prostu mi ich szkoda. Jeszcze przyjdzie na to może czas. Zobaczymy, co to będzie. Ale mówię, no kapitalny gołąb. Piękny samczyk. Z pięknym gardłem, także ten gołąb, myślę, że on dystans to spokojnie będzie robił, bo ta 300 ostatnia to nie była wcale takim łatwym lotem. Było bezwiecznie, gorąco. No i pokazały klasę te gołębie, także w tej piątce, co mi siadło, co poprawiły mi tą kategorię A, to właśnie były 3 gołębie z linii mojego białego złota, 2 bezpośrednich synów jej, na różne tam gołębie, też na super ptaki, no i wnuk jej. Także naprawdę klasa. Piękny gołąb. Tutaj mamy najszybszego mojego gołąbka w tym roku do kategorii A. Jest to szpaczek z gołębi. Jak po barwie widać, robi Williamsa z tych szpaków. Matka tego gołębia została sprzedana na Pigebooku i właścicielem w tym momencie jest mój kolega Andrzej Smolarski z Kudowy.
Także on tam, Andrzej, ma ode mnie naprawdę super kolekcję tych gołębi. No i sami widzicie, no można nabyć naprawdę super gołębie na Pigebooku. Ja tam nigdy dziadostwa nie daję i mówię, najlepszy mój gołąb w tym roku w kategorii A, pierwszy w drużynie, jest właśnie z gołąbka, który został sprzedany na Pigebooku. Ojcem tego gołąbka jest tak, który w sumie on, notabene, on jest też półbratem do najszybszego gołębia w Anglii w 2019 roku, bo gdyż ojcem jego jest Box 5 Cock, taki samiec, Stefan Lambrecht, także naprawdę super ptaszek, nie? Także 3 z hakiem do kategorii A w tym roku, 103 moja z 20. Tutaj mamy 655 końcówka, jest to oryginalny gołąb od Jana van de Pasza z linii mojego Lewandowskiego. Też no mówię, z linii pierwszego asa Polski, jak i również z linii najlepszej samicy u Jana w 17 roku na młode, czyli tej Emerald Green, która tu u mnie się znajduje. No i mówię, no, patrząc tam dalej w rodowu, to jest najlepszy rozpodowiec Jana, czyli Jupiter, oraz super rozpodowiec od Williama de Bruyne'a, Olympic Hurricane. Można powiedzieć, że nawet wygląda trochę jak Olympic Hurricane, aczkolwiek budowę z mojego lewego tutaj ma, tę zgarniętą. No co już powiedzieć, no też super, no, numer 3 na gołębniku w tym roku, też rocznie gołąb, też kapitanie leciał jako młody. Także te roczniaki u mnie w tym roku no, naprawdę zrobiły robotę. Mimo to, że na pierwszym locie posiałem ich chyba ponad 20 parę. Ogólnie z 50-ki 20. Także no, kiepsko się to zaczęło. Ten sezon nam się jakoś dobrze skończyło. No ale to tak jest, no, u mnie to już chyba tradycja jest. Ja to się śmieję już i mówię, już mam. U mnie jak z początku się dzieje coś złego, to na końcu wychodzi to dobrze. Ale tak śmieję się, no głupio się śmieję, ale mówię, no mogłoby być dużo lepiej. Szkoda mi tych roczniaków, jak nie wiem, bo tam były naprawdę fajne, super ptaki, które na młode w tamtym roku naprawdę no kapitalnie się pokazały, nie? No, bić tam u mnie, wiesz, w nowym oddziale 40 parę pierwszych na pierwszym locie na młode, no to jest, myślę, duży sukces. Na ile kosztowanych? No tam, nie wiem, tam już 7 z hakiem było tysięcy tych głębi, nie? No, ale... A ile twoich? 43 czy 45 pierwszych było, nie? A ile kosztowanych? No z tej drużyny akurat co te 40 parę siadło pierwszej, no tam było 52 z tego gołębnika. No na 52 gołębie można powiedzieć, wydawałem więcej gołębi, bo mam nas z drugiego gołębnika też, które mniej tam się trenuje i mniej się do nich przywiązuje uwagi, no ale tamte no, pokazały klasę. No ale co tu dużo gadać, to wszystkie te gołębie były właśnie z moich tych lotników, nie? Z większości 4-2-2-2, czyli New Electro razy Jana gołębie. No i to ogólnie te takie krzyżówki, mój 29-29 na Jana i 4-2-2-2 na Jana. Plus tych kilka gołębi z Beskitla razy Bulk, no, to, no naprawdę pokazały klasę, nie? To mówię, no pierwszy lot był z bardzo mocnym wiatrem no, w tym roku na stare. Gołębie były strasznie przyszykowane do lotów, bo chciałem mocno uderzyć już od pierwszego lotu. No i co tam dużo gadać, no. Kolega taki do mnie dzwoni i mówi, co mam pierwszego gołębia, a ja mówię, u mnie nie ma nic. A on mówi, to twoje już w prudniku są, nie? Przeleciało 30 czy 40 kilometrów, nie? Także no szkoda, te roczniaki stare dały radę, trochę tam niedużo tych dorosłych gołąbków miałem, ale no, potrafiły nawrócić i nie dały się tam przeciągnąć. Ale jedna z moich samic też, bo drugą miałem taką super samicę, ja też była 2 lata liczona do A, no to zatrzymała się na węgierskiej granicy. No i tutaj kolega z Czech hodowca mi ją odebrał i wysłał mi ją pocztą tutaj do domu. Przez mojego kolegę Tomka jeszcze, także ten gołąb trafił na nią z Węgier do Czech, z Czech do pod Tarnów i z Tarnowa do mnie. Przyszła, pamiętam, chyba w środę czy w czwartek pocztą. Kondycję miała idealną. Poszła na trening z gołębiami, wróciła i z powrotem na lot jeszcze usiadła w szpicy też, nie? Także... No ale później no, w dalszej części sezonu ją posiałem, kurde, nie wiem, no tam też w sumie jako jedyny gołąb chyba nie wróciła, czy nie, dwa wtedy mi nie wróciły gołębie i ona tam nie, też jej nie było, także podejrzewam, że ją gdzieś jastrząb złapał albo coś, także, albo sokół gdzieś. Bo już miałem taki przypadek w tym roku, że nagrali mojego gołębia wciąganego przez sokoła do gniazda, także kapitalny gołąb, też mówię, no, no z tych gołębi ze sobą, czyli no, pierwszy raz Polski, tutaj w nim jest najlepszy lotniki Holandii, bo też siostra Emerald Green tamten roku też była najlepszym gołębiem w sprincie w Holandii, także naprawdę kapitalny gołębie. Także tak to wygląda. Imienia jeszcze nie ma, ale może w przyszłym roku, jak będziemy lotować, to
dostanie jakieś imię. Piękny go. Jeżeli, Krzysztof, miałbyś opowiedzieć o swoich wynikach na przestrzeni 5 lat, a dokładnie na przestrzeni tych 5 lat, jako sezonu w kategorii A, sprincie i tym, w czym się specjalizujesz, i określiłbym słowem królujesz, to jakie to były sezony, jakie wyniki, jakie sukcesy i czy to były Mistrzostwa Polski? Dobre pytanie. No, powiem szczerze, że tak nigdy o tym nie myślałem, ale tak patrząc tylko tutaj na te ściany, no to no w 2019 roku byłem wicemistrzem Polski w A. W 20 zrobiłem te 3 Mistrzostwa Polski. W 21 nie pamiętam, ale też chyba w pierwszej dziesiątce na pewno byłem w Polsce. W 22 też chyba. 13 przodownik Polski albo coś takiego. No i w tym roku nie wiem, jak to się tam, wynik jest dobry, no ale no myślę, że na tą pierwszą piątkę na pewno starczy. No. Ale obecnie to jest wynik 36-60. Tak. Czyli to jest taka, bym powiedział, no tak jak powiedziałeś, pierwsza raczej piątka Polski, jeżeli... No pierwsza piątka, no może, a jak Bóg da, to będzie i trójka pierwsza, no także zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Trzeba obronić jeszcze wynik, no i tyle, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale tak patrząc na przestrzeni tych ostatnich 5 lat, no mi się wydaje, że no nie ma chyba hodowcy w Polsce, jeśli chodzi o tą kategorię A, który by tak procentowo był przez te 5 lat w tej pierwszej, mogę powiedzieć w cudzysłowie, bo to tak wychodzi dziesiątce w Polsce, także myślę, że bardzo dobre wyniki. No. Okej, pytanie do ciebie dość istotne, bo może nie królujesz na maratonach, może nie jesteś hodowcą, który, tak jak ty powiedziałeś, królujesz w tym dystansie długim, ale jesteś osobą, która no jednak w kategorii gołębi młodych i kategorii gołębi dorosłych do sprintu mówimy, no jednak jesteś dobry. I gdyby przyszedł do ciebie dzisiaj, powiedzmy, chłopak z ulicy, który mówi: panie Krzysztofie, chciałbym założyć hodowlę gołębi pocztowych. Ty, jako, powiedzmy, osoba dająca wzór w sporcie gołębiarskim, 5 wskazówek. Gdzie ma się udać po gołębie, jakie produkty, co taki hodowca miałby zrobić, albo inaczej. Przychodzi młody Krzysiek, taki wiesz, 18-letni. No młody Krzysiek, słuchaj. No i co ten 18-letni Krzysiek usłyszy od tego Krzyśka 40-letniego? No nie wiem, no 40-paroletniego. No słuchaj, młody Krzysiek jakby przyszedł do mnie, to bym pewnie dzisiaj powiedział, żeby się za to nie brał. No. A jak ja jako młody Krzysiek zaczynałem gołębie, no to miałem, nie wiem, no miałem 5 czy 7 lat, chyba jak mój max byłem, nie wiesz, i od tego się zaczynało gołębie, nie? To kiedyś zupełnie inaczej wyglądało jak teraz. Teraz to jakby taki chłopak przyszedł do mnie tutaj i powiedział, od czego miałby zacząć, no to nie wiem, no to ciężki temat, bo wiesz, całe życie się pracuje na to, gdzie się, powiedzmy, no ja przynajmniej, bynajmniej jeśli o mnie chodzi, no to przez całe swoje życie, gdzie byłem nastolatkiem, jakimś młodym chłopakiem, no dalej czuję się młody, wiesz, jak tam 40 lat to nie wiek, nie, jak to się mówi, nie? Ale gdzieś całe życie się pomału wchodzi na kolejne stopnie, jeśli chodzi o gołębiarkę, no i stara się ulepszać, nie? No ale jakby przyszedł taki do mnie młody chłopak, no to no powiedziałbym mu, żeby najpierw zaczął od dobrego gołębnika, wiadomo, no tutaj też dużo zależy od kieszeni, żebyś zainwestował w miarę dobre gołębie, żeby nie chodził po 10 hodowcach, tylko znalazł sobie jednego utytułowanego hodowcę, który na przestrzeni lat osiąga jakieś wyniki, powiedzmy, w danej kategorii czy w jakichś mistrzostwach, bo tam można na pewno kupić dobre gołębie, a nie jakichś tam wystrzałów, że raz tam coś zrobi i później go nie ma, bo to można też traktować jako przypadek. No i tak, takie, no jeśli chodzi o karmy, no to jeżeli by już trafił do jakiegoś hodowcy, jednego, mówię jednego, bo każdy hodowca ma inne prowadzenie gołębi, inne systemy prowadzenia tych ptaków, karmienia i tak dalej, także wiesz, jak się słucha 10 osób, no to wtedy też jest problem, bo nie wiadomo, kogo słuchać i się popełnia wtedy masę błędów. Także najlepiej znaleźć dobrego hodowcę, który osiąga na przestrzeni lat dobre wyniki, i trzymać się tego hodowcy i po prostu pracować, jeszcze raz pracować i uczyć się na własnych błędach. Pewnie suplementy to z firmy Goldberga. A suplementy oczywiście z Goldberga, nie? Nie, no żartuję, no każdy ma swoje jakieś tam ulubione marki i tak dalej. No ja tu z tego względu, że jesteśmy właścicielami Goldberga, no to w większości używam swoich produktów. Nie powiem, bo też i od kolegi Wojciechowskiego z Piomaru lubię te naturalne produkty, też tam coś używam. Jakieś posypki ziołowe i tak dalej, także no, no tak to wygląda, no ale w 90% to można powiedzieć, że u mnie tutaj stanowi Goldberg wszystko, także tak to wygląda pokrótce, nie?
Okej, okay, a jeżeli byśmy mówili już o gołębiach, bo powiedzieli, że wiadomo, utytułowany hodowca, to mi się wydaje, że też istotnym punktem w tym wszystkim jest rodzina gołębi, bo to na przestrzeni twojej hodowli bardzo mocno widać, że u ciebie sukcesy nie wzięły się z przypadku. Ty poszedłeś typowo w rodziny gołębi. Na pewno dużą rolę w twojej hodowli odegrał Jan van de Pasch. No na pewno ja na gołębie tutaj dużą rolę odegrały, aczkolwiek ja patrząc na siebie, wiesz, ja od 2016 roku tak naprawdę, czyli to jest co, 8 lat, tak? 8 lat, jak pierwszy raz tutaj miałem na działce gołębie. No i przez te 8 lat, no naprawdę, no jak patrzę na mój, to sukcesy były bardzo duże. Dalej się tam jakoś, mówię, to człowiek się uczy na błędach i tak dalej. Popełnia się też cały czas te same błędy, głupie podstawowe błędy. No ale to tak jest, no człowiek jest, jak ja mówię, to jestem w gorącej wodzie kąpany, gorący charakter, jak to moja żona mówi, hiszpańska głowa. No i tak to ten, no ale ja powiem ci szczerze, że no, patrząc te lata do tyłu, jak jeszcze mieszkałem w Anglii, to kupowałem wszystko. Jechałem, coś usłyszałem, kupowałem. No ale w 2016, jak tu zacząłem lotować i mówię, no z 16 roku jest mój piąty raz Polski. Później w tym samym mniej więcej czasie, bo w 2015 roku postanowiłem kupić tą córkę elektro, był to strzał w dziesiątkę. I też obserwowałem hodowców w Polsce. Tutaj dla mnie takim wzorem był w tamtym czasie Marek Trzaska, który tutaj osiągał super wyniki, jeśli chodzi o olimpijczyki i tak dalej. No i Werkamena też znałem, jeśli chodzi o hodowlę, znałem tą hodowlę i gdzieś te gołębie mi się spodobały, w sensie tych osiągnięć i tak dalej. I to, co ja chciałem robić, czyli latać na tych lotach od 100 do 500 km. No i patrząc na Werkamena, jak on tutaj ściągnął do siebie tą linię elektro i jakie te wyniki zaczęły gołębie robić, to też właśnie postanowiłem ściągnąć tutaj i kupić, nabyć właśnie tą córkę elektro, pszczał w dziesiątkę. Do niej nabyłem też oryginała od Werkamena ze starej linii Barco, gdzie te gołębie razem sparowałem i z automatu zagrały, bo to był od razu ich pierwsze dziecko, to był mój drugi as Polski. No i co, no jeżeli masz takie gołębie już, gdzie tam, wiesz, pokazują się te asy Polski, no to skupiasz się na tym, nie? Już tam starałem się nie dokupywać, aczkolwiek to wiadomo, zawsze coś tam się ściąga, ale główny nacisk, tak można powiedzieć, od tych dwóch lat poszedł na lotniki, nie? I na dzieci po lotnikach i tak dalej, jeśli chodzi o rozpód i lotowanie, nie? Nie powiem, bo też są inne tam też gołębie, które wiadomo, no, trzeba się jakoś tam, nie wolno się tam zamknąć w jednych gołębiach, no ale ostrożnie tam już dorzucam coś w tym momencie do tych gołębi. Jana, to dla mnie to jest, ja wiesz, zawsze uwielbiałem kontakt ze starymi hodowcami, w sensie doświadczonymi hodowcami, którzy osiągali na przestrzeni wielu lat super wyniki. Dla mnie Jan to naprawdę ikona. Zmarło się jemu, no, nie, szkoda bardzo takiego hodowcę, no ale wyniki, które osiągał on i jego gołębie, no to naprawdę rewelacja, mnóstwo olimpijczyków. I ja ogólnie szukam takich gołębi. Jeśli patrzę na moją linię elektro, czyli mojej białej, czy mojego 29-29, on jest wywodzi się z Bolta, z Leo Horemansa, czy gołębie właśnie z Jana. Tam naprawdę nie trzeba dużo gołębi, żeby robić wyniki, bo tam jak się pokaże jakiś gołąb, który chce latać i pokazuje, że lata, no to on jest bardzo systematyczny. Ten gołąb możesz na niego liczyć nie na jednym locie czy dwóch, tylko na pięciu czy sześciu lotach, nie? Do danej kategorii i taki gołębi się szuka, nie? Jak wiesz, u mnie tutaj, tak jak patrzę na pryzmat lotowego gołębnika, gdzie tu moi koledzy tacy bliscy, co tu na co dzień są, wiedzą, co tu się dzieje po lotach, że tu wiesz, z 70 czy gołębić z 50 zostaje 7 na zimę i no, oni są dorzucane roczniaki, mówię tu typowo kategoria, no to płaczą tutaj, nie? Mówię, co ty tu bijesz, nie? Także tak to wygląda, no. Ale w tym sporcie nie można mieć skrupułów. Selekcja musi być ostra, jeśli chodzi o lotowy gołębnik, no i tyle, nie? No i w rozpodzie to samo, wiadomo, no, ja dużo gołębiom daję szansy, dlatego też tych gołębi to trochę jest na tym rozpodzie, bo tu niektóre gołębie siedzą po 2 lata i nie mają młodych, ale z tego względu, że po prostu czekam, mówię, a może jeszcze go się tam gdzieś będzie chciało parować i tak dalej, także tak to wygląda pokrótce.